O tym, że wszystkie dzieci lubią misie, no to już wiecie. Zresztą niedługo pluszowy miś obchodzi swoje święto. Ale przecież nie możemy dyskryminować też innych zwierzątek, które pojawiają się w bajkach, na przykład słoni. A najbardziej znanym słoniem z książek dla dzieci w Polsce jest nie kto inny jak... Słoń Trąbalski. Zapominalski słoń Trąbalski. A jeżeli przemawia do nas głosem Wiktora Zborowskiego, to jest naszym najukochańszym słonikiem i największym skarbem narodowym. A najbardziej znanym słoniem z książek dla dzieci na świecie jest kto? No oczywiście Elmer. Słoń w kratkę. Elmer został stworzony w latach 60. i wkrótce będzie obchodził swoje 50. urodziny przez Davida McKee. Jest to niezwykle popularny słoń, bo został przetłumaczony na 50 języków. Sprzedano ponad 7 milionów egzemplarzy, no a w Polsce został wydany przez Papillon. Chociaż wiem, że też pewne dwie siostry się za niego zabrały i też już coś tam wydawały z serii o Elmerze. Powiem, co my mamy. Pierwszą książką, jaką kupiłam, był Elmer i motylek. I była to książka, którą kupiłam na próbę i która tak się spodobała Edgarowi, że później zdecydowałam się na kupno zbiorów opowiadań. Tutaj mamy pojedynczą książkę z jednym opowiadaniem i tak możecie kupować. Ale bardziej się opłaca finansowo kupować zbiór, bo mamy Elmera, Wielka Księga Przygód oraz Elmera, Słonia w kratkę i każdy z tych książek zawiera 4 opowiadania. No to przedstawmy gwiazdę. Oto i on. Elmer jest wyjątkowy pod wieloma względami. Nie tylko dlatego, że jest słoniem w kolorową kratkę, ale także dlatego, że jest niezwykle mądrym słoniem i jest niezastąpiony w obliczu różnych problemów i wyzwań. Odznacza się też wyjątkową wrażliwością, empatią, chęcią niesienia pomocy, no i ma fajne poczucie humoru. Więc nie jest jakimś tam pierwszym, lepszym celebrytą, którego polubiły dzieci, a który nie grzeszy na przykład intelektem. Tak, tak. Elmer jest gwiazdą dzieci i bohaterem w pełni zasłużonym, wartym podziwu i naśladowania. A książki o Elmerze poruszają bardzo ważne tematy. Między innymi poczucia jednostki w grupie, poczucia odrębności, ale też przynależności do grupy. I już właściwie pierwsze opowiadanie, od którego zaczyna się cykl, jest o tym, jak Elmer chciał być taki sam jak wszystkie inne słonie, więc postanowił pomalować się na szaro, a później, jak się okazało, to, że jest wyjątkowym, podobało się innym słoniom. Czyli to, że się wyróżniał, było wspaniałe i do tego doszedł. A to mi z kolei przypomina o innym takim słoniku, który też czuł się inny i gorszy. I guess it's just another one of their... Look! Hot diggity! You're flying! You're flying! Why, he flies just like an eagle. That's good to have, please. No i widzicie, Dumbo był inny, miał wielkie uszy i się tym bardzo przejmował. Później co się okazało? Że potrafi latać, bo jest zupełnie wyjątkowym słoniem. Dobra, wracajmy jednak do Elmera. Tutaj jest poruszonych dużo ważnych, wydawałoby się nawet trudnych tematów, czyli na przykład spotkanie grupy z obcym, z kimś z zewnątrz, z innością. I mamy na przykład dwa tutaj takie opowiadania, które mi się kojarzyły o tym, jak się pojawił nagle kangur i wszyscy uważali, że jest dziwny i którego Elmer w końcu uczył skakać. Przypomina mi się też opowiadanie z hipopotamami,
których rzeka wyschła i musiały się wyprowadzić, pojawiły się w krainie słoni, z czego słonie nie były zadowolone, zupełnie nie, a po jakimś czasie okazało się, że zwierzątka mogą żyć w zgodzie, mogą sobie pomagać. Oprócz tego oczywiście są poruszane inne tematy, na przykład Elmer i motylek, pierwsza książka, którą kupiliśmy, jest o motylku, który okazał się niezwykle silnym zwierzątkiem i o tym, że pozory potrafią mylić. Bo ten, kto jest mniejszy, nie musi być wcale słabszy. Także i innych tematów, które są istotne. No, pewne metaforyczne przesłanie, przynajmniej ja się takiego tutaj doszukuję. Nie wiem, czy był tego świadom autor, ale może w polskich okolicznościach wyjątkowo mi się wydaje metaforyczne opowiadanie o tym, jak Elmer uratował tęczę, która pewnego dnia zrobiła się zupełnie szara i postanowił oddać jej swoje kolory. No i wydaje się, że te książki o Elmerze są takie bardzo poważne i poruszają takie trudne, dyskusyjne tematy, a w gruncie rzeczy są one no wyjątkowo proste, lekkie, przyjazne i bardzo, bardzo kolorowe. Ilustracje są kolorowe i fantazyjne jak ich bohater, bo Elmer mieszka w dżungli, w której pełno jest najróżniejszych zwierząt, ale też niezwykle interesujących, barwnych, tajemniczych, dziwnych roślin. Paleta barw i kształtów jest naprawdę oszałamiająca i nie można od tych ilustracji oderwać wzroku i pomimo tego całego bogactwa i przepychu nie są one według mnie ani trochę kiczowate. Język opowiadań jest bardzo żywy, pełny dialogów i to, co najważniejsze, super, super prosty, co czyni tę książki właściwie świetnymi dla małych dzieci i uważam, że będą one idealne dla czterolatków, a również powinny spodobać się niektórym trzylatkom. I tak naprawdę Elmer to jedna z pierwszych książek, które kupiłam Edgarowi i które tak serio pokochał, że czytaliśmy ją w kółko swego czasu. Niebo było już całkiem ciemne i usiane gwiazdami, gdy Elmer, słoń w kratkę, usłyszał czyjś płacz. To słoniątko zalewało się łzami. Mój synek nie może zasnąć, wyjaśniła mama malucha. Tęskni za swoim misiem. Zabraliśmy go na piknik i gdzieś przepadł. Już wiem, ucieszył się Elmer. Pożyczę słonikowi mojego misia, a jutro poszukam zguby. A skoro tyle, no to chyba przechodzimy do plusów. Plus na pewno za to, że książki o Elmerze poruszają ważne tematy, ale w sposób bardzo przystępny, bardzo prosty, przyjemny. Kolejny plus, no według mnie za niesamowite, poruszające wyobraźnie, pełne soczystych barw ilustracje, które osłodzą Wam i rozświetlą nawet najgorszy, najbardziej ponury i szary dzień. No i ostatni plus, najważniejszy, za to, że seria o Elmerze po prostu podoba się dzieciom. Ponieważ polecałam już książki te i wiem, że się one sprawdzają, no a u nas, tak jak Wam już wspominałam, były czytane w kółko, a nawet do tej pory, Edgar ma 6 lat, też co jakiś czas wracamy do Elmera. No cóż, jest późna jesień, jest szaro i może czujecie się przygnębione, więc jeżeli chcecie wlać w swoje życie trochę energii i nieco, a nawet dużo barw, no to sięgnijcie po Elmera. Wow. Jestem przekonana, że ten właśnie słonik przyniesie Wam dużo, dużo szczęścia. Polecam. Anna Drabikowska. Z
sery, słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten pyzaty, ten smarkaty, patata, kochają się jak wariaty.